Witam bardzo serdecznie z Bajchu z tej strony i zapraszam na kolejną serię, gdzie wracamy do planszówek, wracamy po długiej przerwie z grą Dinosaur Island, wydaną przez Pandasaurus Games i której autorami są Jonathan Gilmour i Brian Lewis. Przy dodatku jeszcze pracował Ian Moss według instrukcji, która tutaj tak bardzo dobrze leży taktycznie na stole. O czym to jest gra? To jest euro, powiedzmy, gra ekonomiczna, że tak powiem. Czyli troszeczkę coś innego niż do tej pory pojawiało się na kanale, której budujemy swój własny park jurajski. Także my będziemy mieć dzisiaj przeciwnika, zagramy dwuosobową grę. Gra jest od 1 do 4 graczy. Dodatek wprowadza piątego gracza, jakby ktoś bardzo chciał. Tryb solo ma swój zestaw kart, jednak my go dzisiaj nie będziemy dotykać. My zagramy grę dwuosobową. Mam takiego jednego przeciwnika, którego trochę spoilerowałem, że pojawi się w ostatnim update'cie. Także będziemy budować swój park jurajski i będziemy grać głównie w podstawkę. Jedyne rzeczy, które są z dodatku, to są nowe atrakcje, nowe karty specjalistów, mogą być jakieś cele dodatkowe i tak dalej. Nowe rasy dinozaurów, jednak nie gramy z żadnym z modułów z dodatku, więc nie będzie dinozaurów wodnych i nie będą używane tutaj karty czy komponenty, które nie są jakby dodawane do podstawowej wersji gry. Więc to tyle słowem wstępu. Naszym przeciwnikiem dzisiaj będzie Stefan. Stefan wygląda bardzo przyjaźnie, miło i sympatycznie. Jest małomówny, ale nie ufałbym mu, on jest dosyć wredną osobą, a nawet misiem. Także Stefan będzie nam pomagał, jeżeli będą tego typu gry, gdzie potrzebujemy przeciwnika i nie będę mówił wam, że gracz numer 1 robi to, gracz numer 2 robi to, po prostu jest Stefan. Stefan będzie naszym przeciwnikiem, myślę, że będzie godnym przeciwnikiem. Więc tyle słowem wstępu. Ja was zaproszę teraz do stołu, żeby zrobić setup i jak zawsze, jako że to jest pierwszy odcinek, w sumie nawet nie tylko pierwszy odcinek, ale na dobry początek, tylko wam powiem, że jeżeli wam się podoba, dajcie kciuka w górę, możecie udostępnić, komentujcie, to wszystko gdzieś tam w Google w Analytics sobie się pojawia i powoduje, że po prostu więcej osób jest w stanie zobaczyć ten filmik. Dobra, to tyle ode mnie i my słyszymy się już z kamerą w ręku przy stole. No i jesteśmy przy stole. Jak widzimy, Stefan tutaj jest tuż obok naszego Victory Point i Excitement Level Track razem z Turn Orderem. Gra zajmuje trochę miejsca, jak widzimy, oprócz tego panela mamy jeszcze panel z Phase 1, mamy panel z fazą drugą. I każdy z graczy dostaje dwa panele, jeden z fazą trzecią i jeden z fazą czwartą. Więc kontynuujmy setup, bo tak będzie najlepiej. Na początku musimy, ja zwykle robię to tak, że wrzucam kości do tego dołączonego worka i musimy wyciągnąć liczbę graczy plus jeden, czyli trzy kości, które będą używane w tej grze. Te kości się teoretycznie różnią. Teraz resztę kości można wyrzucić stąd i po prostu położyć na bok. Te wszystkie pudełeczka, które tutaj widzicie, one są z insertu Folded Space bodajże. One są jeszcze nie sklejone, jak widać. Ładnie się odklejają, ale bardzo przyspieszają setup gry, to na pewno, i mieszczą wszystko z podstawki w pudełko do podstawki, co po rozpakowaniu było problemem, że tak z tego co pamiętam. Niestety jak dokupicie dodatek, no to musicie kupić dwa inserty, ponieważ nie zmieści się wszystko w jedno miejsce, w jedno pudełko. Także kości sobie szykujemy. Tak jak powiedziałem, dwa na gracza plus jeden, czyli w naszym wypadku trzy kości będą w grze. Potem bierzemy i tasujemy
Ja to już zrobiłem wcześniej. Wszystkie dinozaury kładziemy na odpowiednich miejscach, czyli tutaj roślinożerne, duże mięsożerne tutaj idą i zgodnie z pozostałym miejscem małe mięsożerne wejdą po środku jakoś. O. Jakbyśmy mieli wodne dinozaury, to położylibyśmy je pod spodem jeszcze. Także plansza do Phase 1 jest gotowa. Teraz przejdźmy do Phase 2. Tutaj należy na początku posegregować, ponieważ jak sobie zobaczycie, są kafelki, które pokazują, od jakiej liczby graczy należy go używać. Czyli w tym wypadku 4 graczy lub więcej. Więc wyrzucamy wszystkie kafelki. Zostawiamy tylko te, które są bez numerku i kładziemy wszystkie na tę planszę tutaj. Dokładnie to samo robimy z tymi kafelkami. One są potasowane, jak i z kartami specjalistów, które też mają swoje miejsce, też zostały wcześniej przetasowane. Dodatkowo mamy miejsce na Dinosaur Research. Mamy miejsce na DNA Refinement, które są ulepszeniami tego, co my mamy na naszych planszach graczy. I w dodatku dochodzi jeszcze Toolbench, który ląduje tutaj po środku. No i teraz trzeba zapopulować. Jak widzimy, mamy ceny tutaj 2 dolary, 3, 4 i 5. I teraz w kolejności widzimy, wykładamy po jednym kafelku. Potem robimy to samo z atrakcjami. I jeszcze raz to samo ze specjalistami. Także nasz market jest gotowy. Oprócz tego gracze, tak jak powiedziałem, wybierają sobie kolor, dostają planszę. Jak widzimy, z drugiej strony jest też logo wejścia do tego parku. Jak widzimy, Moria Labs Global ma jakieś niebieskie wersje Albertrodamusów, zaś Panda Gen in Science Division ma różowe wersje Albertrodromeusów. Nazwy dinozaurów będą bardzo ciekawe do wypowiedzenia. Wybieramy pierwszego gracza, powiedzmy, że będzie nim Stefan. Więc Stefan dostaje 15 dolarów. Jak widzimy. 4 robotników gotowych do gry. Tutaj są tokeny, którymi będziemy oznaczać obiektywy. 3 naukowców, o numerkach 1, 2, 3. Jeden jego robotnik idzie tutaj na turn order na pole numer 1 i zostaje 4 w rezerwie, którzy mogą później dojść do gry. Oprócz tego bierzemy kostki. I teraz czarne kostki pokazują nam limit naszego DNA. Tu jest plansza DNA. Są 3 zaawansowane DNA, gdzie widzimy takie wyszarzenie na polach. To są nasze maksymalne startowe DNA. I to samo jest w polach podstawowego DNA. Też są małe, szare miejsca. Białymi kostkami zrobimy początkowe DNA. I jak dobrze pamiętam, zaczynamy z bez zaawansowanego i z jednym podstawowym, już to sprawdzam. Tak, dokładnie tak jest. To jest standardowy setup. No i każdy z nas ma, tak jak powiedziałem, jednego dinozaura, więc każdy zaczyna z jednym dinozaurem w parku. Czyli to jest Albertrodamus. On jest warty 1 punkt excitementu, więc dajemy sobie tutaj na jedynkę. Każdy też zaczyna z 10 punktami zwycięstwa. I dokładnie to samo na mojej planszy, czyli 4 robotników, 3 naukowców, 16 dolarów, o 1 dolar więcej. Każdy gracz dostaje o 1 więcej od poprzedniego. Jestem graczem numer 2.
Mam też excitement na poziomie 1 i mam też 10 punktów. Ten dinozaur ląduje tutaj. I na nasz panel lądują kosteczki. Czyli tutaj będą jedynki. Tutaj będą zerówki. Teraz jeszcze są dwa tory na tej planszy, ponieważ zapomniałem o nich powiedzieć. Threat level to jest poziom zagrożenia, jakie nasze dinozaury sprawiają. Zaczyna on na poziomie pierwszym, bo jak widzimy, jeden dinozaur z podstawowy ma jedną kropeczkę. Oraz jest security level, czyli poziom, z jakimi jesteśmy sobie w stanie poradzić, z jakim zagrożeniem jesteśmy sobie poradzić w stanie, więc w tym momencie nie ma żadnego zagrożenia. Ale jeżeli to by poszło powiedzmy do trójki, a security level by został jeden, dinozaury zaczęłyby uciekać, biegać po naszym parku, robić sobie przekąski z przechodniów, którzy zwiedzają, także nie polecamy tego. U mnie jest dokładnie tak samo, 1-1. I teraz ostatnią rzeczą, przedostatnią rzeczą, którą zrobimy, są obiektywy. One są potasowane, jak widzimy, zagramy krótką grę. Jest podział na krótką, średnią lub długą. My zagramy krótką grę na potrzeby tego gameplaya. I w instrukcji, z podstawki jest napisane, że to jest liczba graczy plus 1, czyli 3 karty powinniśmy dociągnąć. W dodatku to się trochę zmieniło. Jest napisane, że dla lepszego balansu gry są po prostu tabelki. Ja je może teraz pokażę w instrukcji. Więc jak widzimy, jeśli chodzi o obiektywy, zamiast tej liczba graczy plus 1 powinniśmy użyć dla dwóch graczy na krótką grę 5 obiektywów, co jest ważne, ponieważ gra kończy się w momencie, kiedy jeden nie zostanie spełniony, kiedy zostanie tylko jeden niespełniony, jak dobrze pamiętam. Raz grałem w tą grę, jakby ktoś się zastanawiał, ale było to parę tygodni temu. Game End. Tak, jeżeli zostanie jedna karta, która nie zostanie jakby spełniona, to wtedy włącza się ostatnia tura gry. Więc odsłaniamy swoje 5 kart. Także pierwszą kartą to będzie Create Dinosaurs of Two Different Species. Do not count starting dinosaur recipes. Czyli musimy stworzyć w jednej turze dwa różne. Nie, musimy stworzyć generalnie dwa różne dinozaury. Te startowe się nie wliczają, więc to jest pierwszy obiektyw. Jak widzimy, jest warty 6 punktów. Drugi. Create two dinosaurs in a single round. Do not count starting dinosaur species. Czyli tutaj potrzebujemy po prostu w jednej rundzie dwa dinozaury zrobić i też nie mogą to być te podstawowe. Także widzę, że nastawione na dinozaury. Earn 6 VP without modifiers from attractions in a single round, czyli musimy zdobyć 6 punktów z atrakcji, czyli z tych kafelków tutaj, które będą lądować w naszym parku. Więc to jest trzecie, czwarta. Tutaj jest 0 punktów, więc będziemy mieć jeden obiektyw mniej. I piąta, reach a security level of 7, czyli jeżeli tutaj będziemy, to jest kolejne 6 punktów. Czyli mamy de facto 4 obiektywy, więc to będzie jeszcze krótsza gra niż krótka gra. Ja je tutaj rozłożę. I teraz jak działają obiektywy? Jeżeli na przykład ja spełnię ten obiektyw, czyli dojdę do 7 security level, kładę swój okrągły żetonik tutaj, żeby pokazać, że na koniec gry dostanę 6 punktów. I mój przeciwnik ma szansę tylko do końca tej fazy, w której ja osiągnąłem ten security level, czyli wtedy, kiedy ja skończyłem objective, położyć swój żeton, jeżeli go spełni. Jeżeli nie spełni, to do końca gry tylko ja dostanę te 6 punktów. Dla niego już ten cel jest nieosiągalny. I tak działają wszystkie cele.
Ten cel natomiast, jak widzimy, daje 0 punktów, ale zmienia setup. I mamy... Normalnie mamy patronów, tak zwanych, i chuliganów. I oni są w woreczku i sobie losujemy, kto przyjdzie. Chuligani są źli, patroni są dobrzy. Patronów, jak widzicie, jest o wiele więcej. Chuliganów jest chyba tylko 10. A ta karta mówi nam, żebyśmy 5 postawili na tej karcie. I na koniec tury jednego zawsze wrzucamy z powrotem, wrzucamy do worka. No i ten cel jest osiągnięty w momencie, kiedy wszyscy z tej karty zostaną usunięci. Czyli wiemy, że mamy 5 rund do zakończenia pierwszego celu. I on automatycznie się sam skończy. A propos wszystkich tych patronów, nie patronów, możemy wziąć worek. Ten worek jest duży. Nie wiem, czy jestem w stanie. Nie jestem w stanie to zrobić na kamerze. Ale teraz właśnie. Sypuję wszystko. Jak widzicie. Wszystko powiedziałem. Ok. Wszystko wsypnięte. I to będzie nasze losowanie, kto przyjdzie do nas. To możemy z boku tam położyć. I teraz na sam koniec tego wszystkiego. Mamy taką talię, która się nazywa Plot Twists. I one troszeczkę zmieniają reguły gry, które są dosyć proste i podzielone na fazy, więc łatwe do zapamiętania. Teraz dociągniemy dwie losowe karty stąd i zobaczymy, co się zmienia. Czyli w regułach gry. Plus jeden specjalista. Each player may only hire one specialist during the game. Specialist cannot be fired. A, okej. Okay. Czyli to całkowicie zmienia nam specjalistów. Normalnie możemy mieć trzech specjalistów, czyli mamy tutaj takie miejsca, których możemy, widzimy, zatrudniać stąd. Powiedzmy, zatrudnimy tego gościa, damy go tutaj. On nam daje bonus, ten akurat jest z dodatku, jak widzicie. On nam daje jakiś bonus. Potem możemy go zwolnić, żeby zatrudnić kogoś innego i tak dalej, i tak dalej. W tym wypadku możemy mieć maksymalnie jednego, więc... To dużo zmienia z tego, co zauważyłem w pierwszej grze. Specjaliści są bardzo dobi, bardzo dużo zmieniają. A drugi... There are no hooligans in the back to begin the game. Add 5 hooligans at the end of round 1 and 5 more at the end of round 2. Ok, czyli generalnie w pierwszej rundzie w ogóle nie musimy obawiać się chuliganów. Po pierwszej rundzie dorzucimy 5 z nich. Oczywiście, w sumie nawet 6, bo oczywiście ten cel mówi nam, że mamy co rundę dorzucać jednego więcej, jednego z tamtej karty, więc oni sobie lądują tutaj, jest ich 5, no więc chuligani przyjdą dopiero na koniec gry. To jest bardzo ciekawe, bo ta gra zapowiada się zupełnie inaczej niż nasza pierwsza gra. Ponieważ my mieliśmy karty, które zwiększały nam na przykład maksymalny poziom DNA, co bardzo ułatwiło grę, tak stwierdziliśmy przynajmniej, takie mieliśmy wrażenie, że ułatwiło nam to pierwszą grę naszą. Ale zobaczymy, jak to teraz będzie wygląda. No i tak wygląda setup w sumie Dinosaur Island. Jesteśmy praktycznie gotowi do gry. Tak jak powiedziałem, gra jest podzielona na fazy, więc bardzo łatwo i przyjemnie się gra. Możemy sobie przelecieć, co mamy dostępnego, czyli mamy z naszych pokoi, bo jak widzimy, pomieszczenia mamy dwa zaawansowane pomieszczenia do tworzenia, jedno do tworzenia dinozaurów, jedno do przerabiania DNA i tutaj są do tych dwóch miejsc są dodatki, tak, czyli ulepszenia dla tego. Mamy tool bencha, który pozwala nam ulepszyć padok, czyli jakbyśmy chcieli na przykład drugiego wybudować, to najpierw byśmy musieli ulepszyć wybieg dla niego i potem dopiero moglibyśmy zrobić następnego dinozaura. Także ulepszenie tego też jest, jak widzimy. Ten tool bench też nam pozwala podnieść security level. No i mamy oprócz tego venture capital, czyli po prostu możemy iść po pieniądze do banku, że tak powiem. I mamy dwa miejsca, gdzie możemy budować inne rzeczy, więc mamy break room, czyli
you may hire one additional specialist. Jeżeli to mamy w grze, czyli wybudowane albo tutaj, albo na którymś z tych pól, to możemy mieć jednego specjalistę więcej, czyli w tym naszym wypadku dwóch, zamiast czterech, więc ciekawe. Mamy Groundkeeper Shack, który increase your security level by one at no cost. I fret your security level as plus one for this round, czyli zawsze jak to tylko wybudujemy, mamy o jeden security level większy, a jak przypiszemy tutaj naszego robotnika, to gdzie jeszcze włącza się ta zdolność, czyli mamy plus jeden security level dodatkowo. Transmogifier, exchange 1-2 DNA for 1-2 other DNA of the same type, czyli możemy wymieniać basic na basic, advanced na advanced i sobie na przykład powiedzmy, że chcę to, żeby dostać to, więc to nam pozwoli zarządzać bardziej DNA, jeśli mamy tutaj robotnika. Right improvement, score 2x VP for patrons at any one attraction this round, czyli jeżeli wyślemy tutaj dwóch robotników, to co pokazuje nam ikonka, możemy robić, że te atrakcje przynoszą nam więcej punktów, więc z atrakcji mamy Giga Coaster, który ma miejsce na trzech ludzi i widzimy na koniec gry daje 2 punkty, ale jest drogi, ponieważ kosztuje $9 i do tej ceny należy zawsze doliczyć to, co jest tutaj, czyli 2 następne dolary. Mamy też oczywiście DNA Achos, więc to jest jedzenie. Tutaj jest jego cena i tutaj możemy, widzimy, wziąć albo trzech ludzi po mieście, albo punkty, albo 2 pieniądze, 2 dolary od każdego gościa, więc tutaj mamy wybór. Widzimy tutaj kolejna jest z atrakcji, to jest ten czarny symbol. Tika Pride, tylko jedna osoba. Oraz na samym końcu jest Gift Shop, czyli tutaj, jak widzimy, symbol sklepu. Na koniec daje nam 3 punkty i możemy tutaj jedną osobę przypisać dla punktu. Jeśli chodzi o specjalistów, mamy Merchandise CEO. Jak widzimy, Tycoon Cup mówi, że daje nam robotnika, czyli jeżeli go zatrudnimy, od razu dostaniemy robotnika. I na koniec gry, each merchandise attraction in your park scores 2VP, plus 2VP at the game end, czyli merchandise to są te z tą żółtą koszulką. Dalej mamy Mad Scientist, brzmi dobrze. Once per round, if you gain DNA during the research phase, gain any one additional basic DNA, czyli ona przyspiesza nam wzrost podstawowego DNA. Mamy Junior Scientist, czyli kolejny człowiek, który daje nam robotnika. I gain any two basic DNA at the start of each round, czyli też daje nam 2 podstawowe DNA na początku rundy. Oraz Foodstall CEO, czyli daje nam robotnika i na koniec gry każda atrakcja z jedzeniem daje nam 2 dodatkowe punkty. Także to jest start naszej, tak wygląda start naszej gry. Tyle ode mnie dzisiaj. My już w następnym odcinku będziemy zaczynać naszą przygodę, jeśli chodzi o Dinosaur Island. Będziemy próbować budować najlepszy park, jaki jest. I mam nadzieję, że wy do mnie dołączycie w tej próbie budowy najlepszego parku. Oczywiście Stefan będzie tutaj do końca. Widzicie te oczy? No. Stefan będzie tutaj do końca. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że słyszymy się w następnym odcinku. Tymczasem miłego dnia. Cześć.